Witam serdecznie. Dzisiaj mam taki żywy temat przed sobą, dotyczący czasu, czasu dla siebie, czasu z Bogiem. Ponieważ nie jest to zrozumiałe dla osób, które takiego czasu nie znają, nie wiedzą, o co chodzi. I kiedy piszę o tym, aby dać do zrozumienia, że ten czas jest teraz cenny, ponieważ cały czas jestem w twórczych działaniach pięknych. Otaczają mnie energie moich wierszy, które słucham, inspirują mnie. I pierwszy raz tak głęboko, można powiedzieć, odczuwam to. Mimo że pisałam o tym w książkach 10 lat temu i albo jeszcze wcześniej, nie było to tak przeżyte, jak w tej chwili, doświadczane. Dlatego chcę powiedzieć, aby zrozumiały osoby, które myślą, że ja od nich teraz uciekam, że przebywanie z sobą we własnej energii to jest piękny czas. Osoby, które osiągnęły, które doświadczyły, choćby na miastkę, czegoś takiego, potrafią zrozumieć, co to znaczy. Kiedy jestem w sobie, ze sobą, we własnej energii, to po prostu nie ma mnie na zewnątrz. I kiedy osoba ze mną pisze, właściwie ja czekam na te odpowiedzi, nie wiem, czy jest, czy nie, po prostu ten czas mi ucieka. Czuję wyraźnie, że to nie jest czas dobry dla mnie w tym momencie. Kiedy czuję inspirację do dalszych działań, kiedy jestem w trakcie malowania, czy również obowiązków w domu, które też są dla mnie zabawą i wykonuję je z przyjemnością, a więc mam rozplanowany dzień i po prostu każda chwila jest teraz dla mnie bardzo droga, bo jest wspaniałą, taką kochaną, bliską mi i naprawdę oderwanie się od tego kosztuje mnie wiele energii, tym bardziej, jeżeli nie ma nic konkretnego w naszej rozmowie, pisaniu, tylko osoba oczekuje na przykład jakichś tam paru miłych słów, żeby ją wesprzeć, podtrzymać na duchu. Także chciałabym jasno powiedzieć, że to nie jest izolacja jakaś celowa, ja się na nikogo nie obrażam, nie odwracam się od nikogo, tylko szanuję swój własny czas. I również chcę właśnie, aby inni robili to samo w stosunku i do siebie, i do mnie. Po prostu kiedyś odnajdą taki właśnie czas, kiedy naprawdę będą z sobą, będą z Bogiem i sami poczują, że nie chce się wychodzić z tak pięknych energii, cudownych, bliskich w sercu energii, które radują, które cieszą i popychają do pięknych działań, tu dla siebie, ze sobą. Dlatego jeżeli ktoś chce jakiś kontakt ze mną konkretny, to warto się umówić wcześniej, dać mi znać. I wówczas ja przeznaczę taki czas dla kogoś, aby z nim porozmawiać, czy popisać o czymś konkretnym. Zdaję sobie sprawę właśnie z dużych zmian, które w tej chwili zachodzą we mnie. I również akceptuję to, co jest na zewnątrz, gdyż to są takie doskonałe lusterka mojej przeszłości. Też byłam taka, też potrzebowałam wsparcia, pomocy ze strony innych ludzi, szukałam ich. I rozumiem doskonale, że osoby potrzebują ciepła, szukają go na zewnątrz, gdyż jeszcze nie odnalazły w sobie. Szukają miłości, przyjaźni. I to wszystko jest piękne, ale najlepiej zacząć od samego siebie, zacząć być przyjacielem dla siebie. Odnaleźć drogę do samego siebie i wówczas, kiedy przepracujemy pewne etapy, które nam przeszkadzały, aby sobie zaufać, aby siebie pokochać, a przynajmniej zaakceptować, polubić, to zaczną docierać do siebie, do własnego wnętrza. A jeśli osiągnął przyjaźń i miłość ze sobą,
to naprawdę zaczyna się piękny czas, warty naszych twórczych działań, pozwalania sobie na nie, na wszystko, co się pojawia. U mnie to akurat, można powiedzieć, tryska tak z wielu kierunków, ponieważ lubię grać na gitarze, śpiewać piosenki, więc tworzę coś tutaj na poczekaniu, kiedy czuję tylko inspirację. Maluję w tej chwili farbkami akrylowymi. To jest taka nowość dla mnie, gdyż no, już próbowałam parę razy, ale jakoś zawsze wolałam te mandale robić programem komputerowym. Jednak w tej chwili czuję zupełnie inną wartość, kiedy maluję pędzelkiem, własnymi rączkami. Ta energia jest naprawdę piękna, pochodzi ze mnie. Także cieszę się takim każdym obrazeczkiem, który w tej chwili wychodzi spod mojej ręki. Jest on dla mnie, dla mojej radości. Dzielę się tam spontanicznie z osobami, które są na to otwarte. I właśnie, no, i co jeszcze? Robię na drutach, nagrywam sobie audycje. Bardzo inspirują mnie moje wiersze, które też pisałam bardzo dawno. I teraz, słuchając tych wierszy, dostaję dużo pięknych podpowiedzi. Zaczyna się układać taka układanka w moim życiu. Te wiersze są jak samospełniające się afirmacje. Warto było po prostu pracować nad sobą i robić to nadal, ponieważ naprawdę przychodzą piękne skutki, zupełnie niespodziewanie. Tak jak u mnie teraz nagle otwierasz ten cały skarbiec. I bardzo to doceniam, bardzo się cieszę. Mam taką ogromną wdzięczność dla Boga, który pokazuje mi, że to On dyktował mi wiersze, książki. Te treści są tak bardzo żywe teraz dla mnie. Z perspektywy czasu wiem, jak to się wszystko sprawdza w moim życiu. Więc pisałam dla samej siebie taką księgę jakby własnego życia, własnej drogi, którą teraz kroczę, bo to wszystko jest dla mnie widoczne. Te piękne wiersze, w których wiele razy miałam piękne uniesienia, taką cudowną łączność z Bogiem, która oczywiście nie była stabilna, która wymagała jeszcze wielu, wielu lat pracy, abym teraz mogła dojść do momentu, kiedy ten kontakt naprawdę stał się i prawdziwy, i żywy. Autentycznie tego doświadczam. I wiem, że to wszystko, co robiłam po drodze, bardzo im pomagało. Także nawet jak jest czas przerwy i nie potrafimy wtedy ani tworzyć, ani nie mamy inspiracji, to nie znaczy, że to wszystko zniknęło, że już nie będziemy potrafili dalej tego robić. To jest taki czas przejściowy, który no, jest normalny w naszym życiu, że pewne rzeczy muszą zostać na chwilę odsunięte, gdyż nie cały czas trwa taki cykl właśnie inspiracyjny do pisania, do tworzenia. U mnie to są właśnie różne takie działalności na różnych gruntach, więc raz się pojawia poezja, raz pisanie, raz granie, raz inne rzeczy i to wszystko jest fajne, bo teraz akurat łączy mi się to wszystko jakby razem. Mam taką ogromną energię, która się wyzwoliła, piękną, czystą, radosną, szczęśliwą, pełną miłości i taki okres ciągłej medytacji. Tak już właśnie chcę żyć, bo to jest najpiękniejsze, co może w życiu spotkać każdego, kiedy płynie z tym życiem, z Bogiem i z tym własnym sercem, kiedy się to serce cały czas czuje, słucha. Jest to bardzo fajne, pozytywne. Po prostu napędza energię. Ta energia cały czas wzrasta. Im więcej jej sobie daje, tym więcej jeszcze jej przybywa. I to taka piękna jedna inspiracja, która cały czas działa, że trudno jest po prostu spać, bo jest tyle energii wspaniałej, że chciałoby się cały czas coś tworzyć. Bo tyle jest właśnie podpowiedzi, inspiracji, takiej jasności.
No i ta radość się w ten sposób objawia właśnie na zewnątrz. Że teraz maluję, cieszę się tym. Chciałam dzisiaj w sumie przeczytać dwa rozdziały, które przyszły przed chwilą do mnie, jako podpowiedź z mojej książki, Najprostsze słowa. Polecam moje książki, bo naprawdę jest w nich zawarto dużo wiedzy, dużo doświadczeń, które przeżyłam i tylko o tym pisałam, także to są żywe treści. Polecam je osobom, które rozwijają się, pracują nad sobą, bo jest tam wiele inspiracji, wskazówek. To jest moja droga, którą przeszłam, opisuję ją w taki sposób właśnie i jeszcze wierszami jakby tutaj maluję tą własną drogę, ponieważ te wiersze opisywały też rzeczywistość, w której byłam, która nadal się realizuje, ona teraz dopiero jest jakby wykreowana. Tak, dokładnie tak poczułam, że ta kreacja tak długo trwała, aż się teraz tak w całości już objawiła. Mogłam w to wejść. To jest cudowne. Znalazłam rozdział z książki Czas dla Boga. Przeczytam ten i przeczytam kolejny. Dwa rozdziały jeszcze w tej chwili. Także zapraszam. Pisałam paręnaście lat temu, to są moje też autentyczne wówczas przeżycia, no i nadal prawdziwe, ponieważ tak to się działo w moim życiu. Ile dajemy, tyle otrzymujemy. Znaleźć czas dla siebie niektórym ludziom wydaje się nieosiągalne. A ja mam cały czas dla siebie i Boga. Tak właśnie teraz żyję. Czyli jest to do osiągnięcia. I jest to jeden czas. Jest jedność we mnie, więc będąc ze sobą, jestem również z Bogiem. A kiedyś wydzielałam go sobie z ledwością. A dla Boga? No, ewentualnie miałam w niedzielę przez godzinę. Było we mnie rozdzielenie. To tak, jak skorupiak jest oddzielony od świata, kiedy zamyka się szczelnie. Nawet stworzyłam sobie sztuczne bezpieczeństwo. Takie iluzyjne i zbójnej wyobraźni. Kiedy tylko wystawiałam głowę na zewnątrz, to obrywałam. Więc chowałam się, budując swój własny świat marzeń. Ale przez takie zachowania nie byłam świadoma rzeczywistości. A nie da się żyć złudzeniami zbyt długo. Należało podnieść własną samoocenę i powierzyć się Bogu, aby mi pomógł. I tak zaczęła się moja współpraca z Bogiem. To były takie kolejne etapy, jak schodki, zanim pojęłam i uświadomiłam sobie, że mam go w sobie cały czas. Zanim poznałam Boga, zaczęłam przyglądać się sobie. Samouważność mi sprzyjała. Poczułam zgodę na wszystko, co mam w sobie. To mi pomogło w pełnej akceptacji siebie. Kiedy zaczęło mi być dobrze ze sobą samą, zaczęłam poświęcać sobie coraz więcej czasu. Lubię tworzyć nowe rzeczy, więc pisałam afirmacje i wycinałam je w różnych kształtach. Wtedy to były listki. Zaczęłam pisać własny dziennik, który przerodził się w jedną piękną rozmowę z Bogiem. Zadając pytania, pisałam odpowiedzi i stwierdziłam, że one nie pochodzą ze mnie samej, lecz odpowiada mi Bóg jako mądra, wspaniała istota. A ja czuję się coraz bardziej bezpieczna, aby wyrażać te treści. Rozróżniłam je po tym, że ja do siebie nie potrafiłabym wcześniej odnosić się z taką miłością i szacunkiem. Spodobało mi się to, co poczułam i sobie uświadomiłam. Kolejnym etapem dochodzenia do jedności z Bogiem była przyjaźń z Nim. Stało się to w ułamku sekundy, kiedy miałam pewność, że mam najlepszego przyjaciela na świecie teraz już dla siebie i w sobie. Zaczęłam pisać na Jego cześć wiersze, a one mnie uzdrawiały,
były moimi wierszowanymi dekretami. Zastępowały mi afirmacje. Płynęły teksty jak wodospad obfitości. W dzienniku pisałam o sobie, o przeżyciach kolejnego dnia i wyciąganiu wniosków z różnych doświadczeń. Robił się on coraz piękniejszy, bo przeozdabiałam różnymi pięknymi rzeczami. Poczułam powrót do młodości, kiedy pisałam pamiętniki. Potrzebowałam tego, aby odnaleźć siebie z tamtego czasu. Przyszedł moment, że zakończyłam w nim treść. Wówczas narodziła się potrzeba pisania książki, w której mogłam zawrzeć całą twórczość. Miałam już w tym czasie około 60 wierszy i zastanawiałam się, co z nimi zrobić. Dostałam podpowiedź, aby je wplatać w treść książki i połączyć z prozą. I tak zrobiłam. Dlatego moje książki są inne, indywidualne. Teksty są pisane w sposób, w jaki słyszę je w sobie i nic nie poprawiam. Mają swój własny charakter, piękny, bo odzwierciedlają moją rozmowę z najwyższą energią. Kolejny rozdział nosi tytuł Doskonałość własnej istoty. Jak można doskonalić coś, co samo w sobie jest doskonałe? Należy zaakceptować swoją boską doskonałość, odkryć ją w sobie, rozwinąć w pełni i przejawiać w codziennym życiu. Na naszą doskonałość składają się wszystkie cechy boskości. Bądźmy świadomi Boga, doskonałego, który stworzył wszystko, co jest doskonałe. Stworzeni jesteście na obraz i podobieństwo moje. Jednak zapominamy o tym, przychodząc na ten świat. Gubimy się w labiryntach i korytarzach wybudowanych przez ludzkość. Często tysiące wcieleń krążymy w kółko, jak nie miliony, doznając stanów, że przecież skądś to już znamy. Ale to są nasze przebłyski, ułamki sekund i rozpoczynamy swój bieg dalej. Obijamy się o przeszkody, ocieramy i ranimy nasze ciała, nie potrafiąc wystopować. Szukamy siebie, tęskniąc i pragnąc, marząc i wzdychając. Gdybyśmy potrafili przypomnieć sobie w jednej sekundzie naszą doskonałość i wartość, wówczas miłość rozbłysłaby jak reflektory na naszej planecie. Oświetliła wszystkie korytarze, labirynty, pokazując natychmiast właściwą drogę. Pisząc kiedyś wiersze, które zawarte są w mojej książce, doświadczyłam dokładnie takiego momentu. Zobaczyłam wreszcie drogę, której szukałam. Ogromne zaskoczenie i wzruszenie z prostoty tego odkrycia i widoku. Dlaczego? Bo się okazało, że nie ma prostszej drogi od drogi do siebie. Nie ma ona ani początku, ani końca. Po prostu jest tu i teraz. Teraz, pisząc te słowa, widzę swoje wcześniejsze rozbicie na miliony cząstek. Czuję, ile energii pochłaniało mi ogarnięcie każdej z niej. A więc, jak mogłam czuć jedność, doskonałość, wielkość? Można to porównać do nas wszystkich, żyjących wokół i każdego z osobna. Jesteśmy indywidualnościami. Różnimy się na różne przyjęte przez nas sposoby. Ale im bardziej przyjmujemy i przejawiamy miłość, łączymy się duchowo ze sobą. W tym jest cała moc. Słowo miłość, doskonałość
jest samo w sobie wielkością. Odkrywanie tego znaczenia trwa. Dobrze jest, jak jednostajnie idziemy naprzód do celu, ale to się udaje nielicznym. Ważne, że są te istoty między nami i przy nas. Są to często nasi przewodnicy ziemscy, którzy prowadzą nas cierpliwie i ze zrozumieniem. Każdy ma swój własny, ściśle określony czas na samorealizację. Im mniej oporu stawiamy, a przejawiamy pokorę dla życia, jest to sensowniejsze i skuteczne. Nie ma wybranych, lepszych i gorszych, bo wszyscy mamy te same szanse na osiągnięcie sukcesu, a więc urzeczywistnienie. Nie warto wmawiać sobie, że ja na pewno nie jestem godny i nie mam szans na lepsze życie. Często jest tak, że ten najmniejszy z nas jest już największym. Może nam dać przebudzenie, genialność i olśnienie natychmiast. Samouważność i docenianie wszystkiego, co przychodzi przez każdą osobę do nas, jest najważniejsze. Wtedy słyszymy to, co mamy słyszeć i widzimy to, co najlepsze dla naszego wzrostu. Nasza droga do doskonałości nie prowadzi ani pod górę, ani w dół. Wystarczy zrobić krok do własnego wnętrza i powitać własne dary. Odkryć je na nowo, przypomnieć sobie, odczyścić je z warstwy kurzu, wypolerować, szanować i już pielęgnować. Otworzyć się ponownie na światło i jasność uczuć, myśli, działań. Poczuć własny stan błogości, zdrowia i niewinności. Rozpocząć wszystko na nowo. Pragnąc większej mocy i spełnienia się we wszystkim dla siebie. Poczuć pełne bezpieczeństwo, niezależność i być zadowolonym z tego. Z przyjemnością i wygodą żyć w życzliwości i zgodzie z samym sobą. Zaakceptować ten stan i ugruntować w sobie jako najcenniejszy dar. W ten sposób robimy już pierwsze kroki, otwierając czakramy energetyczne w nas i obdarzamy siebie cechami urzeczywistnienia. Czy może w tym być coś niedobrego? Nie ma takiej możliwości. Każda z tych cech jest boskim darem dla nas. Idąc dalej, widzimy jeszcze większą światłość i czystość w sobie, ciesząc się autentyczną radością z przebaczenia sobie swoich iluzji i niewiedzy. Czujemy ciepło i pełnię. Mamy dostatek wszystkiego w sobie samych. I szanujmy to jako najwyższą, niepowtarzalną wartość. Teraz możemy być hojni, posiadając to wszystko, otworzyć się na szczerość, miłość, zaufanie, bo nikt nam nie może niczego odebrać. Nie ma takiej możliwości bez naszej zgody. Mamy to na zawsze. Czyż nie jest to piękne i jeszcze wciąż wzrasta? Radość nas rozpiera, bo jest tak dobrze. Spontanicznie, z lekkością i łatwością, ale delikatnie, otwórzmy się na własną wolność. Swoboda jest nam dana, a lojalność pozostaje naszym najlepszym wyborem.
jak cudownie jest tak żyć. Pewnie i zdecydowanie wybierajmy to, co mądre i sprawiedliwe. Nie oceniajmy, a bądźmy bezstronni zawsze. Cierpliwość jest pomocna w odzyskaniu jeszcze większego wewnętrznego spokoju. Cieszmy się radością dziecka, bo doznajemy takiej ciszy i oczyszczenia. Zatapiając się teraz już w sobie, w prawdzie i rzeczywistości, mamy szansę dostrzec piękno, które posiadamy w sobie i na zewnątrz. Ono jest wszędzie i to jest genialność i prostota najwyższego Stwórcy. Czyż można być bardziej szczęśliwym? Zawsze można być lepszym i jeszcze szczęśliwszym. To są kolejne cudowne etapy w nas. W miarę rozwoju, odkrywania siebie, odradzania, to wzrasta. Pozwólmy sobie na to, aby każda chwila była tą jedyną, niepowtarzalną, najcudowniejszą. Podnośmy nasze wartości i potencjał boski w oparciu o te cechy. Im bardziej zrobimy to w stosunku do nas samych, tym bardziej obdarzamy tym innych. A co dajemy, wraca do nas. Otwórzmy się na przyjmowanie. Już czuję, jak bardzo wzrasta energia wokół mnie, wokół nas i w całym wszechświecie.